Trzy podstawowe sprawy bardzo często wracały w jego nauczaniu. Wszędzie tam, gdzie się pojawiał. I wszędzie tam, gdzie głosił te prawdy, sam doskonale wiedząc, w porę i nie w porę. Czy się to komuś podobało, czy nie. Bo on wiedział. Jest następcą świętego Piotra. Na jego wierze ma budować się Kościół. I ma budować się w taki sposób, żeby nikt nie miał wątpliwości, że on, Jan Paweł II, jest świadkiem Chrystusa. Pierwsza rzecz, pierwsza sprawa, pierwsza prawda, którą głosił światu już podczas swojej pierwszej mszy inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku. To nie bójcie się. Ten głos, by się nie bać, trzeba zrozumieć w kontekście tamtych czasów. Europa i świat były podzielone murem, dzielącym ten świat na dwa różne porządki wartości. Polska znajdowała się po tej stronie muru, gdzie robiono wszystko, aby publicznie imię Jezus Chrystus nie mogło się pojawiać. Po tej stronie muru, gdzie tysiące i miliony ludzi cierpiało dla imienia Chrystusa. A papież mówił: nie bójcie się. Nie bójcie się otworzyć waszych serc dla Chrystusa i głosić go całemu światu. Przezwyciężajcie te lęki, które nieraz budzą się w was, lub te lęki, które inni chcą w was wzbudzić i was niejako wewnętrznie sparaliżować. Z tym samym przesłaniem w czerwcu 1979 roku Jan Paweł II pojawił się w Polsce. To była jego pierwsza pielgrzymka do ojczyzny. I mówił wtedy rzeczy, które ludzie chłonęli całym sercem i czuli w nim posłannika Bożego. Tego, który w naszych czasach spełnia to proroctwo Izajasza, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. O jakże pełne wdzięku na górach są nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, które obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. I w imię tego posłannictwa, które spełniał wtedy wobec nas, Polaków, modlił się do Ducha Świętego, aby On, Duch Święty, stąpił na tę ziemię i ją przemienił. I wiemy, właśnie wtedy ludzie wsłuchani w Jego Słowo, zauroczeni Jego postawą jednoznaczności i odwagi, pozbyli się lęku. Po raz pierwszy od 1945 roku, a właściwie 1939, policzyli się. Jest nas tak wielu zjednoczonych wobec Chrystusa, pozbawionych lęku, że jesteśmy razem i że publicznie możemy w tak wielkiej rzeszy wyznawać swoją wiarę. I druga sprawa. Jezus Chrystus.
wszędzie, gdzie Jan Paweł przybywał. Przybywał z orędziem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata i Odkupiciela człowieka. Już wtedy, podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat, mówił, że jedynie Chrystus wie, co w swoim sercu kryje człowiek. Że tylko On wie. I tę myśl rozszerzał znowu w Polsce w czerwcu 79 roku, wskazując na to, że nikt z nas, ludzi, nie jest w stanie zrozumieć, na czym polega jego godność, jaki sens ma jego życie, dlaczego trzeba kochać, dlaczego trzeba przyjmować cierpienia, dlaczego trzeba spojrzeć z nadzieją w śmierć, jako okres ludzkiego życia. Bo nikt z nas nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Chrystusa. I znowu odniesienie do tamtych czasów, kiedy obowiązywała jedynie słuszna ideologia, jedynie prawdziwy światopogląd naukowy, jak to wtedy głoszono, i kiedy próbowano wytłumaczyć człowieka tylko jako stos materii, tak, a nie inaczej zorganizowany. A Jan Paweł II mówi, nie zrozumiemy siebie bez Chrystusa, Bożego Syna. To jedynie, kiedy próbujemy zrozumieć Jego życie, całą Jego działalność, całe nauczanie, a także Jego śmierć i zmartwychwstanie. Wtedy możemy zrozumieć siebie. I takie jedno ważne dopowiedzenie, które padło wtedy na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Także ci, którzy myślą, że są daleko od Kościoła, także oni nie mogą siebie bez Chrystusa zrozumieć. Bo tylko w Nim jest nadzieja na sensowne, udane życie. Kiedy mówił nieustannie o tym, byśmy byli ludźmi prawego sumienia. Prawego sumienia w życiu naszym, osobistym, ale także w życiu społecznym, narodowym i państwowym. I tutaj trzeba koniecznie wrócić do jego przemówienia dokładnie sprzed 20 lat, 1997 roku, kiedy w Gnieźnie w obecności 5 prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej mówił, że nie zbuduje się Europy, jeśli ludzie ją tworzący nie będą mieli sumień ukształtowanych i niejako wypalonych jak cegły ogniem Ewangelii. Wielokrotnie mówił, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Bądźcie ludźmi wypróbowanego sumienia, bo ono jest najważniejsze. Inni, którzy odwracają się plecami do Chrystusa, powinni się tego wstydzić. Ale nie ci, którzy od chwili chrztu są powołani do tego, aby rozwijać w sobie dzięki współpracy z Bożą łaską cnoty wiary, nadziei i miłości. Powtórę. W świecie, kiedy mamy do czynienia z tym, o czym wielokrotnie mówił Benedykt XVI, z dyktaturą relatywizmu, trzeba także wam, moi drodzy, dzień po dniu uświadamiać sobie i przeżywać tę podstawową prawdę,
że jedynie Chrystus i Jego Ewangelia nas nie zwodzi. Że jedynie Chrystus, który jest całą prawdą, mówi nam, jak żyć. A wszystko inne, co jest przeciwne nauczaniu Chrystusa, jest jednym wielkim kłamstwem, które prędzej czy później doprowadzi do tragedii osobistych i wymiarze społecznościowym. Dbajcie, moi drodzy, przy Chrystusie i starajcie się poznawać coraz bardziej, kim On jest, jakim przedstawiamy Go Ewangelię, jakie jest Jego przesłanie na dzisiaj, dla współczesnych nam czasów. Związać się z Chrystusem jako najwyższą i jedyną prawdą jest warunkiem tego, abyśmy nigdy w naszym życiu nie pobłądzili. A tego Wam, drogie dziewczęta i chłopcy, życzymy wszyscy z całego serca.